Rybak. Dzień i dobry. Anna Smułka. Wieża Eiffla nad Piną. Kresowe marzenia. To jest książka pań. To zacznijmy od tych marzeń. Czy te marzenia kresowe były zrealizowane, czy to jest tylko taka prowokacja w tytule waszej książki? Marzenia mają to do siebie, że jak są zrealizowane, to przestają być marzeniami. Więc na początku oczywiście były marzenia i bardzo szybko się urzeczywistniały. Dla nas, mam nadzieję, że Anka przytaknie, było zaskoczeniem, jak szybko można było zrealizować projekty, które były w szufladach, w archiwach na początku właściwie XX wieku. Bo ludzie, znaczy Polacy, zanim jeszcze w ogóle odzyskali niepodległość, mieli bardzo dokładne plany, jak chcą Polskę urządzić, zanim ta Polska była. A to jest w ogóle niesamowite, że generalnie jak się coś odzyskuje, to tak plany ma się tylko na ten moment, a nie na przyszłość. A tutaj powstaje Rzeczpospolita z kresami, bo wasza książka dotyczy kresów tej Polski wschodniej. I rzeczywiście te projekty, lektury waszej książki, one są gotowe. Są realizowane i to tak, niesamowite, tak. Że wychodzą, bo można powiedzieć, że kilka zostało fenomenalnie przeprowadzonych. Tak, ja chciałam tylko jedną rzecz przypomnieć, że te kresy to była połowa Rzeczypospolitej. Mhm. My ciągle używamy tego terminu, myśląc, że to jest gdzieś tam na jakichś skrawkach. To jest dokładnie połowa terytorium Rzeczypospolitej. Więc to jest naprawdę duży obszar. I część tych marzeń, tak jak Agnieszka powiedziała, leżała w szufladach, a część działa się. Na przykład radio, które było nowinką i którego nie było na początku XX wieku. Jak tylko się zadziało w Warszawie, to już dwa lata później było w Wilnie. Tak. Mhm. A później było w kolejnych kresowych miastach. Więc ta nowoczesność docierała tam chyba szybciej niż w takim stereotypie się utrwaliło. Mhm. Generalnie to jest kilka miejsc, które opisujecie. No rzeczywiście Wilno, Zaleszczyki, Pińsk, Janowa Dolina i przyznam, że ta Janowa Dolina to kopalnia bazaltu, czy bazaltowo dzisiaj, ale kopalnia bazaltu i to osiedle, które powstało dla robotników, no to takie w zasadzie idealne zrealizowanie jakiegoś planu z takim fatalnym końcem na końcu, że tak powiem, prawda? Bo to wszystko szlak trafił, no tak? No tak miało być, po prostu. To wyglądało tak, jakby ktoś postawił makietę dla dzieci na przykład, pobudował domki. Wszystko to w środku sosnowego lasu. Ten las został wycięty metodycznie, nie przypadkiem, tylko wszystko było wszystko pod linijkę, dokładnie. Domki były takie, jak w Stanach Zjednoczonych. Tak sobie pomyślano, że one muszą być takie same, żeby nie burzyć architektury, żeby po prostu urbanistyka była taka, żeby to był oddech głęboki, że wszystko ma być jednakowe, do tego stopnia jednakowe, że na przykład na mieszkańcach wymuszono jednakowe zasłony, wymuszono jednakowe podwórka, nie wolno było żadnych zwierząt gospodarskich przetrzymywać. Warzywniak, owszem, ale od drugiej strony, bo kapusta na przykład zakłócałaby widok. No przecież nie może być tak. Od ulicy muszą być kwiatki, a ulice nazwane literami. Wszystko w stylu amerykańskim. Niesamowite. Piękny projekt. To taka mała Gdynia, można powiedzieć. Mówimy też o takich marzeniach niesamowitego człowieka, prawda? Ten Henryk Józefski, wojewoda wołyński, który miał taką szokującą, kontrowersyjną już wtedy ideę, żeby zaprosić lokalsów do współodpowiedzialności za miejsce, w którym są i Ukraińcy, i Polacy. Idea nie była jego. Mhm. Idea prometejska nie była jego. Ona nie była poza tym w ogóle oryginalna, to znaczy tak naprawdę to była polityka wprowadzona po zamachu majowym, bo Józefski był, bardzo się zaprzyjaźnił z Józefem Piłsudskim, a Piłsudski od czasu sojuszu z Petlurą, z którym zresztą bardzo był zaprzyjaźniony też Józefski, który w ogóle mówił biegle po ukraińsku i miał masę ukraińskich przyjaciół. Więc tu trzeba pamiętać, że to jest polityka w tym momencie ogólnokrajowa, rządowa, a nie tylko Józefskiego, natomiast on jest chyba najlepszym, najznakomitszym przykładem tej polityki i najdłużej pełnił urząd wojewody. Ja tutaj dodam prowokacyjnie, że znany tylko z czarnej legendy Wacław Kostek-Biernacki, który kojarzy się tylko z Berezą Kartuską, był absolutnym fanem Poleszuków i był kimś, kto drażnili go polscy ziemianie, drażniło go zachowanie wielu Polaków, na przykład w województwie poleskim. On był wojewodą poleskim przez wiele lat
I on, taka jest legenda, zdaje się, że ona urosła, ale jednak ma zaczepienie w faktach, że on potrafił się przebierać za Poleszuka, prowokować policjantów albo urzędników, a najbardziej czekał, czy mu ten policjant da w twarz na przykład, czy nie. A i wtedy szły raporty, a i wtedy szły kontrole. Bo jego ideą fix było to, żeby tą Polskę, którą on tak kocha, pokochały też mniejszości narodowe. I jemu nie chodziło o to, żeby było dobrze tam poszczególnym ziemianom, tylko żeby generalnie na przykład słał masę raportów, pism po fundusze. Zabiegał o duże fundusze dla Polesia. Miał absolutnego kręćka na punkcie korupcji, tak? To znaczy bardzo starał się uważać na to, co się w tych urzędach dzieje i kontrolę tam nasyłać. To pokazuje jednocześnie tylko... starał się z centralnej Polski ściągać jak najlepszych urzędników i ogromnie którzy cierpiał. Jak na zesłanie, tak. No dokładnie. Oni jak na zesłanie, a on po prostu wyłapywał ich i starał się przyciągnąć czym można. Czyli pensjami, jakimiś właśnie mieszkaniami, no, wszelkiego typu apanaże. Natomiast cierpiał bardzo, kiedy taki urzędnik jednak go opuszczał i wracał do centrali. Nie radził sobie z tym emocjonalnie. A propos emocji, piszecie tę książkę no właśnie z takimi emocjami. No właśnie o te emocje chciałem zapytać. Dlaczego? Bo to jest trochę jak Martin Polak po Galicji. Znaczy piszecie, wybieracie te fenomeny lokalne i z taką miłością do tego podchodzicie. Rodzinnie jesteście związane panie z tamtymi rejonami? Koleżanka, która tak jest tu związana, ma pierwszeństwo. A tutaj tak, dusza. Tutaj w połowie litewska obywatelka. I jak byłam jeszcze mała i w latach 70. pełzając, pytałam jakoś mamę o... Widocznie przychodzi taki czas wyjaśnienia sobie kwestii narodowościowych, to niewiele zrozumiałam, ponieważ mama mi powiedziała, że jestem trochę Polką, trochę Litwinką. No tak, to jest zbyt skomplikowane dla dziecka. Dokładnie. Ale myślę, że jest to też ciekawe, że jeszcze w latach 70. matka daje dziecku taką odpowiedź, a moja matka z obu stron była Litwinką od kilkuset lat i to nie żadną tam z kongresówki, czy tam z dawnego królewska, z korony napływową, tylko tam, stamtąd, z takich starych litewskich rodów. I w związku z tym, który rozdział jest taki najbardziej bliski tobie? Ten piński? Wiesz co, one żadne nie są bo do końca... Bo się podzieliły, prawda? Podzieliłyśmy się pracą, tak. Mhm. Z tym, że opowiadania, zbieranie materiałów i wymyślanie robiłyśmy razem. A dzieliłyśmy pisanie. Się na etapie pisania, dokładnie. Wiesz co, no pewnie Wilno, bo to jest moje serce, że tak powiem, bije po wileńsku. Ci z Kresów są zawsze albo z Lwowa, albo z Wilna, więc ja jestem z tych z Wilna. No ale właśnie, ale książka również pokazuje to, co jest pośrodku między Lwowem a Wilnem i to jest właśnie fajne. Nie wiedziałem, że połowa Kresów to Wenecja, że mieliśmy ten Pińsk na tych bagnach z tą flotylą absurdalną, siłami morskimi w środku w zasadzie terytorium. Zamiast chodników deski, słoma porozrzucana. Są jeszcze takie zdjęcia, na których po prostu w Pińsku leży słoma i defilują po tej słomie żołnierze z marynarki. Czy to były tereny malaryczne? Tak, jak najbardziej. Jedną z podstawowych zagrożeń dla marynarza pińskiego była malaria. W związku z tym w pewnym momencie było tak, że codziennie rozdzielano chininę. Ona była okropnie gorzka, w związku z tym oni próbowali ją gdzieś tam wypluć i zadaniem dowódcy było dopilnować, żeby każdy, szczególnie w sezonie letnim, kiedy szalały komary i bąki, takie specjalne bąki pińskie, każdy zażył chininę. A i tak chorowali i lądowali w różnych miejscach, na przykład w Druskiennikach. Mówiliśmy o marzeniach, czyli drugiej części tytułu książki, a ten pierwszy człon, wieża Eiffla nad Piną, stanęła ta wieża Eiffla, czy nie? Tylko w wyobraźni. Ale był taki plan. No, był taki plan. Plan był w gazetach. Tak, 20-metrowa była duża wieża. Ale z drewna, więc jednak realistyczne podejście. Trochę tego realizmu było, nie za wiele, ale... No ale tak, na przykład planowano też elektrownie wodne. I taką pierwszą, no to przymiarka była ta właśnie, która jest w Solinie, to 1921 rok. Tam też planowano, ale jednak były jakieś, znaczy chcę powiedzieć, że jednak jakiś realizm był. I to szaleństwo miało swój kres. I na przykład wiadomo było, no jeszcze nie teraz, ale powiedzmy jak przyjechał Narutowicz, specjalista, projektant elektrowni wodnych na całym świecie. I dodajmy pierwszy minister odbudowy. Tak. Robót, który, tak. Dokładnie, który też specyficznie traktował polskich urzędników, bo wiedział, że my na styl pruski nie jesteśmy przyzwyczajeni do zarządzania nami w sposób pruski.
Polski, więc on uważał, że należy wejść w kontakt z urzędnikiem i że należy jednak porozumiewać się z nim tak bardziej miękko. Natomiast wracając do elektrowni, on się pojawił i były ogromne plany, że tu by się przydała elektrownia, tam by się przydała, że my też chcemy być taką potęgą. Szybko to właściwie zostało wystudzone, powiedziano tak, ale za kilka lat, powiedzmy w latach 30., to my już będziemy na tyle silni, że my sobie te elektrownie wybudujemy. No tak się nie stało, ale... Między innymi bardzo dużym problemem był kryzys, wielki kryzys gospodarczy, który przecież dotknął wszystkich, Polskę też. I bardzo wpłynął na możliwości finansowe państwa. A trzeba pamiętać, że tutaj jakby z rzędu, z budżetu centralnego szło dużo środków na kresy. I książka mówi o tych zrealizowanych projektach. A taki najbardziej absurdalny projekt niezrealizowany, waszym zdaniem, który się na przykład nie dostał do książki, no bo nie o tym. Coś wam przychodzi do głowy? No właśnie taka wieża Eiffla, czy krzywa wieża. Tak, no wieża Eiffla, tak, z tym, że wieża Eiffla jest trochę tutaj żartobliwie. To jest żartobliwe. Tak, dlatego, że to jest wymysł lokalnego redaktora, który miał takie właśnie trochę szalone pomysły. Mi się wydaje, że większość tych projektów, które my oglądałyśmy, były rozsądne. Była zrealizowana, tak. Albo zrealizowana, ale albo generalnie były rozsądne. To... Tak. Może najbardziej absurdalna była ta, o której my piszemy, mianowicie Flotylla Pińska. Ona była rzeczywiście flotą niedorzeczną, dlatego, że w tym czasie już nie należało... Zrealizowano i niestety ładowano w nią pieniądze i niestety wysłano wybitnego oficera, chociaż tam z kolei wykształciło się mnóstwo inżynierów i okazało się, ale nie tylko kadry, ale no, okazało się, że te monitory, które użyto na Wiśle, bo jak zwykle na Polesiu problem polegał na tym, dlaczego flota była absurdalna, że tam rzeki przybierały, ale połowa roku one były wyschnięte i prawie nie dawało się po nich pływać, albo z kolei, a jak przybierały, to pod mostami się nie mieściły, w związku z tym trochę nie było wiadomo, kiedy ta flota ma pływać. Trzeba było chwilować na bardzo dobrą pogodę, żeby mogła ona pływać. Ale jak przerzucono te jednostki na Wisłę, to okazało się, że inżynierowie ze Stoczni Pińskiej ze swoim, a moim ulubionym komandorem Zajączkowskim, naprawdę robili dobre modele i one zestrzeliły wiele niemieckich samolotów. Trzy i jeden ten i na Polesiu łącznie ponad pięć, ale to mówimy o dwóch, trzech monitorach, a ich było więcej, tylko one utknęły na bagnach. Okej, okay. No to niech to będzie puenta naszej rozmowy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy pięknie.